Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie na webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj naszym tematem jest, jak pracować nad programem wychowawczo-profilaktycznym w szkole. To jest taki temat, który wzbudził u Państwa bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Niemniej jednak musimy od razu powiedzieć, że możemy Państwa zawieść. No, czasem tak bywa. Możemy Państwa zawieść i po prostu może się zdarzyć, że nie dostaną Państwo tu aż tak gotowych odpowiedzi, jak się Państwo spodziewali. Witamy bardzo serdecznie. Witamy Pana Roberta. Mogą się Państwo przywitać na czacie. Cieszymy się, że są Państwo z nami. A w związku z tym, że temat jest naprawdę wymagający i naprawdę budzący emocje, cieszymy też się, że Państwo do nas dołączyli. Te emocje mogą być związane z trudnościami tutaj technicznymi, które niektórzy z Państwa zgłaszali. To bardzo prosimy, żeby zadbać o siebie, czyli wygodnie sobie usiąść, przygotować sobie coś do picia, coś do, no może nie ogrzania się, ale wiem, że różnie może być z pogodą w Polsce, więc do ogrzania się bądź do ochłodzenia się. I te ostatnie godziny przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego spędzić z nami, ale w takiej naprawdę sympatycznej atmosferze. Ja w tym czasie, kiedy Państwo będą się tutaj z nami witać, powiem parę rzeczy takich organizacyjnych. Ja sama nazywam się Emilia Kędziorek, jestem koordynatorką programu Wychowanie to Podstawa w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak pewnie większość z Państwa wie, to jest największa w tej chwili pozarządowa organizacja w Polsce zajmująca się edukacją. Mamy naprawdę bardzo wielu nauczycieli i szkół z nami związanych. Działamy już prawie 30 lat. Współpracujemy z około 40 tysiącami nauczycieli i nauczycielek z całej Polski oraz z dyrektorami z, uwaga, 10 tysięcy szkół. Więc cieszymy się, że i Państwo są dzisiaj z nami. Niezależnie od tego, czy to jest Państwa pierwszy kontakt z TEO, czy też kolejny. Co Państwu oferujemy? Oferujemy z jednej strony inspiracje, takie treści, które mogą Państwo przeczytać, czy to na naszym Facebooku, czy to na naszym blogu CEO, czy to, uwaga, będę dzisiaj jeszcze o tym mówić, mogą Państwo się zapoznać z naszym podcastem. Mamy tutaj jak najbardziej webinaria, które są takimi krótkimi formami, jak Państwo mówią, szkoleń, ale to są tak naprawdę spotkania, gdzie uczymy się od siebie nawzajem, ale to są takie rozwiązania, które można tak naprawdę od razu wdrożyć. No i z tym programem wychowawczo-profilaktycznym postaramy się też tak zrobić, ale zobaczymy, na ile to się uda. Ale mogą Państwo korzystać także z naszych szkoleń czy warsztatów dla Rady Pedagogicznej, doskonaląc kompetencje całej Rady. To są warsztaty skrojone na Państwa miarę. Warsztaty są płatne, ale koszt jest ustalany zgodnie z tym, jaka jest wielkość szkoły. No i wreszcie zapraszamy Państwa do udziału w projektach edukacyjnych, bezpłatnych projektach dla nauczycieli i nauczycielek. I właśnie teraz trwa nabór do tych projektów. W tym roku przygotowywaliśmy aż 14 bezpłatnych projektów, które są osadzone w dziewięciu programach. Niezależnie od tego, czy interesuje Państwa tematyka globalna, ekologiczna, czy też tematyka polityczna i zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi, czy może interesuje Państwa redukcja stresu albo kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, bądź właśnie treści wychowawcze, to na pewno znajdą sobie Państwo coś dla siebie właśnie w naszych programach, żeby móc się z nimi zapoznać. Zapraszamy właśnie na naszą stronę www.ceo.org.pl do zakładki programy. Ja te wszystkie linki wkleję jeszcze na czacie. Ale szczególnie w tym dzisiejszym kontekście zapraszam Państwa do brania udziału w programach z obszaru otwartości. Właśnie w programie Wychowanie to Podstawa
w którym dzisiaj się spotykamy. Wychowanie to podstawa ma takie dwie nogi. Jedno to jest wsparcie indywidualnego wychowawcy, oparte jest przede wszystkim na kursie internetowym ze wsparciem mentora, czyli to oznacza, że Państwo się spotykają także w grupach ze swoimi mentorami, ze swoimi koleżankami, kolegami, którzy są w tej samej grupie mentorskiej, spotykają się Państwo online, oraz właśnie wsparcie dla całej szkoły, to jest to, o czym będziemy dzisiaj mówić pod koniec, bo to jest właśnie w dużej mierze taka praca przygotowująca do stworzenia nowego programu wychowawczo-profilaktycznego. Tu niestety muszę zrobić gwiazdkę i powiedzieć, że w tym roku ze względu na wymagania sponsorów przyjmujemy przede wszystkim uczestników ze szkół, w których są uczniowie z nowej migracji, uczniowie, którzy przybyli do nas z Ukrainy. Zapraszamy także do projektu antydyskryminacyjnego, który u nas się nazywa Szkoła Otwartości. To działanie, w którym dziś Państwo biorą udział, jest finansowane ze środków UKAID, natomiast partnerem tego działania jest Plan International. I to już jest ten moment, kiedy mogę przedstawić moje, przepraszam serdecznie, prelegentki. Są z nami Wiola Biała, nauczycielka fizyki, pedagożka, ale też pedagożka specjalna, która także ma doświadczenie z pracy jako wychowawczyni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Zajmuje się właśnie terapią dzieci, terapią uczniów z problemami emocjonalnymi i społecznymi. I Wiola, chciałam powiedzieć, przyjechała do nas, ale wcale nie musiała przyjechać dzięki technologiom nowoczesnym z Kleszczyny. Wiolu, powiedz, gdzie jest Kleszczyna? Włącz się. Już. Kleszczyna to mała miejscowość w województwie wielkopolskim, 30 km od Piły. Mhm. Dzięki. I to jest właśnie mała też szkoła, ma około 100 uczniów, nawet troszeczkę. Tak, tak. Podkreślam to ze względu na to, że kiedy mówimy o pracy w szkole, z całą szkołą, to może być istotne. Natomiast z większej szkoły są z nami Monika Rogalińska i Olga Tusz-Wciórka. Monika jest wicedyrektorką tej szkoły, ale przede wszystkim przedstawia się jako nauczycielka matematyki, która uwielbia uczyć, myśleć, wprowadzać nowe technologie do pracy z uczniami, pracować na ich kompetencjach. To jest to, co cię rzeczywiście kręci. Czy chciałabyś coś dodać do tego? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dodam tylko, że jestem fanką gry RumiCube, więc może wśród Państwa też są osoby, które uwielbiają tę grę. Taką mamy nadzieję, że są tutaj rzeczy, które nas po prostu łączą w tym spotkaniu. Czyli mamy pedagogzkę, mamy przedstawicielkę zarządzania oświatą, wicedyrektorkę Monikę i mamy Olgę, która reprezentuje tutaj wśród nas, można powiedzieć, zwykłych wychowawców, chociaż na pewno nikt, kto zajmuje się wychowawstwem, nie jest zwykły. Olga jest także nauczycielką języka polskiego, wychowawczynią właśnie w oddziale integracyjnym, ale także jest logopedką i trenerką umiejętności społecznych. Czy coś byś chciała jeszcze o sobie, Olgo, powiedzieć? W zasadzie chciałabym się przywitać, dzień dobry Państwu i powiedzieć, że relacje to jest to, na co stawiam w swojej pracy. Dzięki. W tej Waszej szkole się uczy prawie 600 uczniów, prawda? Czyli mamy taką średnią szkołę, chociaż powiedziałabym nawet, że większą. Dla mnie to jest większa szkoła, ale znam też takie, które mają po 1000 dzieciaków na pokładzie i mamy szkołę niewielką. W pewien sposób wyzwania szkół dużych i małych są pod pewnymi względami podobne, a pod pewnymi względami różne. Ale najpierw mamy pytanie do Państwa. To będzie pytanie także pierwsze pytanie do prelegentek, żeby sobie uświadomić, dlaczego tak wiele osób się zapisało na to webinarium. Z jakimi wyzwaniami odnośnie programu wychowawczo-profilaktycznego mierzyły się Wasze szkoły? Państwa tutaj zapraszam do tego, żebyście weszli na stronę www.menti.com i wpisali tam kod, który się właśnie tutaj pojawia na naszym slajdzie, ale można też sobie zeskanować od razu kod QR i wejść bezpośrednio na ten jeden, jedyny slajd,
gdzie zadane jest właśnie to pytanie, z jakimi wyzwaniami, co przy opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego było wyzwaniem. My czekamy na Państwa odpowiedzi, jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe, co Państwo nam napiszą, ale ja wyłączam już w tym momencie udostępnianie, chociaż chyba źle zrobiłam, zaraz jeszcze do tego wrócę i zapytam nasze prelegentki, właśnie, co było wyzwaniem w Waszych szkołach i co spowodowało ostatecznie, że przystąpiłyście do programu Wychowanie to Podstawa, ale porozmawiamy o wyzwaniach. Moniko, to chyba najpierw do Ciebie pytanie. Dobrze. Myślę, że początek roku szkolnego w każdej szkole jest wypełniony sprawami organizacyjnymi, a tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego najczęściej odbywa się niestety w pośpiechu. Jeśli chodzi o liczbę osób zaangażowanych, to zapewne niespełna może 10% grona pedagogicznego. No i okazuje się, że też dość często, tak było w naszej szkole, bazowaliśmy na programie z poprzednich lat. Dodając w zależności od zmiany przepisów lub też od kierunków polityki oświatowej, które, jak wiemy, co roku się zmieniają. I tak naprawdę niezbyt dużo się działo w tym dokumencie, a tym samym ten dokument w jakiś sposób jest takim dokumentem nie do końca żywym, nie do końca odpowiadającym temu, co się dzieje w szkole. Myślę, że też często znajomość tego dokumentu przez nauczycieli, rodziców, no niestety jest niezadowalająca. Tak właśnie w naszej szkole do tej pory to wyglądało. Emilio, Tak, poprosimy o wiem. mikrofon, spieramy się. To jest ten problem, dzięki wielkie. To jest ten problem, że termin przygotowania programu wychowawczo-profilaktycznego to jest 30 września, prawda? I mało tego, prawo oświatowe mówi, że uchwala ten program Rada Rodziców, prawda? Myślę, że to też może być jakieś wyzwanie. Jak to było u Was, Wiolu? Możesz też się odwołać oczywiście do doświadczenia innych szkół, w których pracowałaś wcześniej. Oczywiście, tak samo jak tutaj moja przedmówczyni mówiła, tych wyzwań jest sporo, począwszy od tego, kto ma zająć się tym programem. Często zastanawiamy się, czy ma być to ta sama grupa osób, czy może lepiej by było, gdyby nad tym programem pracowała inna grupa osób, która by może lepiej, znaczy z innej perspektywy spojrzała na ten program, miała inne pomysły. Zastanawialiśmy się też często, ile osób powinno pracować nad tym programem, kto powinien wchodzić w skład tej grupy, czy ten program tworzyć na rok, czy też 3 lata i każdego roku pisać, tak jak już wcześniej mówiłam, plan działań. Na jakie zagadnienia, jakie obszary należy zwrócić większą uwagę, a także które z badań przeprowadzonych w szkole wziąć pod uwagę, pisząc ten program. Często też zastanawiamy się, czy ta forma skonstruowania tego programu będzie potem kompatybilna z wychowawczymi planami klasowymi. Czy nie jest zbyt szczegółowy, bo niektórzy na przykład nam zarzucają, że jest zbyt szczegółowy i potem nie mają możliwości takiej własnej inicjatywy zrobienia konkretnego przedsięwzięcia. I też, czy będzie odzwierciedlenie potrzeb społeczności szkolnej. Jeżeli chodzi o, bo Emilko, zadałaś pytanie na początku o szkoły, nie? Jakie mam doświadczenia z różnych szkół? Zgadza się, w jednej ze szkół, tak jak już wcześniej mówiłam, program jest pisany tylko na jeden rok szkolny, a w szkole, w której pracuję, w mojej macierzystej placówce, na 3 lata. Jeżeli chodzi o Radę Rodziców, nie chciałabym zacząć mówić o programie Wychowanie to Podstawa, bo później się do tego odniesiemy, ale wcześniej wyglądało to troszeczkę inaczej. Rodzice raczej już byli zapoznawani z gotowym programem wychowawczo-profilaktycznym, bo no niestety chyba w mało której szkole Rada Rodziców pisze ten program. Raczej
pisze grono nauczycieli i potem konsultuje pani dyrekcja, czy tam wybrane osoby spośród grona nauczycielskiego ten program z radą rodziców. To cieszę się, że otwarcie o tym mówisz, bo ja pracowałam sama w szkole długo, w liceum co prawda, i tam to właśnie tak wyglądało, że zapoznawano tak naprawdę. Oczywiście, że zachęcano rodziców do tego, żeby ten program przeczytali, i trzeba było mieć bardzo dużo czasu, żeby go najpierw przeczytać, bo on też był bardzo ogólny, bo on też był bardzo taki górnolotny. Nie wiem, czy też mieliście takie doświadczenie? Olgo, ty brałaś ten program wychowawczo-profilaktyczny w starej formie, i co, znaczy, jakie były dla ciebie wyzwania jako dla wychowawczyni? Tak naprawdę właśnie chciałam odnieść się tutaj z tej perspektywy wychowawczyni, takiej osoby, która już bezpośrednio wdraża zapisy tego programu. I rzeczywiście taką trudnością jest chyba to, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy on to, co już Wiola też wspomniała, faktycznie odpowiada realnym potrzebom i problemom dziecka. Czy on jest celowany na tyle dobrze, ale też przy okazji, czy zostawia pełną autonomię nauczycielom, wychowawcom, czy też nie za bardzo narzuca, uszczegóławia, w których płaszczyznach, w których kategoriach, jak należy formułować te działania, by były efektywne, jak ująć te zapisy i to, co tutaj już też dziewczyny powiedziały, jak połączyć ze sobą potrzeby rodzica, ucznia, ale przecież też ich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, bo to jest całe środowisko, które wpływa bezpośrednio na to, jak pracuje się w szkole, po prostu jak potem te dzieci wychowywać. Ogromnie Ci dziękuję za ten głos, bo z Twojej wypowiedzi wynika, że kiedy pracujemy, to by była taka sytuacja idealna, prawda? Że kiedy pracujemy nad programem wychowawczo-profilaktycznym, to właściwie powinniśmy sobie zadać pytanie, czym w ogóle jest to wychowanie w szkole i w związku z tym, co wpływa na klimat wychowawczy szkoły. A Ty tu podałaś bardzo wiele czynników, które nie są tylko i wyłącznie takimi bezpośrednimi działaniami, prawda? To znaczy, powiedziałaś między innymi o tym, że dobrze jest usłyszeć głos nauczycieli, a także pracowników nawet niepedagogicznych. Będziemy jeszcze o tym mówić, ale ciekawa jestem, jak Państwo to odbierają, że w ogóle tworzymy program, może czasami nie do końca definiując, co mamy na myśli, kiedy mówimy o wychowaniu. Z tą profilaktyką jest z jednej strony trochę łatwiej, a z drugiej strony trochę trudniej, ale myślę, że to też jeszcze wybrzmi podczas naszego dzisiejszego spotkania. Ja najpierw tak zaparkuję ten temat i powiem, co nam się udało stwierdzić, kiedy zastanawialiśmy się w CEO nad tym, jakie są wyzwania związane z programem wychowawczo-profilaktycznym, a w tym czasie te osoby, które jeszcze dołączyły podczas tej naszej rozmowy, zachęcam do wejścia na stronę www.menti.com, wpisania tego kodu i właśnie wypowiedzenia się, co u Was w szkołach było tym wyzwaniem. Zobaczymy zaraz, na ile to się będzie powtarzało, to, co już powiedziały tutaj dziewczyny, to, co myśmy diagnozowali, słuchając nauczycieli, i to, co napisali Państwo, ale nie zostawimy Was samymi pytaniami. Będziemy starały się oczywiście także udzielić jakichś odpowiedzi, cały czas pamiętając o tym, że to jest bardzo trudny proces. Otóż, kiedy zaczęliśmy się przyglądać programom wychowawczo-profilaktycznym i rozmawiać o tym z nauczycielami, z dyrektorami, to zauważyliśmy, że bardzo często te programy są bardzo ogólne. Trudno to przełożyć na konkretne praktyki szkolne. Tutaj Wiola wspomniała o planach wychowawczych, które są znacznie bardziej już czasami konkretne. I to, myślę, jest ciekawa już praktyka, że obok jakiegoś ogólnego programu, w którym się na przykład znajduje wizja, misja, profil absolwenta, żeby jednak były już plany wychowawcze, które potem można, są znacznie bliższe realizacji. Paradoksalnie,
Drugim problemem, na którym żeśmy się natknęli, była zbyt duża szczegółowość zapisów programów wychowawczo-profilaktycznych. Tutaj mówiłyście o tym, że czasami budowało się program na tym, co już było. A skoro mamy go poprawiać co roku, to wrzucimy do niego jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to, i koniec końców tego się już realizować w żaden sposób nie da. W dodatku ta ogólna, ta wielka szczegółowość doprowadza do tego, że nie da się tego po prostu wdrażać, monitorować i w ogóle już nie wiemy, po co to było. No i właśnie, to już jest trzeci punkt, że mamy działania, ale nie wiadomo, czemu one służą. Ja tutaj to tak określiłam, że sens wychowawczy tych działań jest trudny do określenia. No robi się tak, bo zawsze się tak w szkole robiło. Kolejna sprawa to właśnie planujemy, ale zapominamy o tym, że mamy naprawdę to monitorować i naprawdę to ewaluować. Zapominamy, czasami jest na to miejsce, tak? Miejsce w znaczeniu w dokumencie, ale bardzo trudno jest to zrobić, bo po prostu też nikt nas tego nie uczy. A jeżeli nie monitorujemy, nie ewaluujemy, to też trudno wprowadzać jakiekolwiek poprawki i tak troszkę można ganiać z tymi taczkami bez możliwości ich napełnienia. No i to, co żeście wspomniały tutaj, kto pracuje nad programem wychowawczo-profilaktycznym, czasami to jest jedna osoba, dwie osoby, te same osoby, reszta jest niezainteresowana, no bo mają inne obowiązki i trudno potem oczekiwać, że nagle, a niespodziewanie, wszystkie osoby w szkole się, przynajmniej wszyscy nauczyciele się zaangażują w realizację tego programu. Ciekawa jestem, czy jesteście aż tak jak ja ciekawe, co napisali nasi nauczyciele i już to jest ten moment, kiedy ja za momencik, bo to muszę przełączyć sobie ekran. Sprawdzam, co tam jest. I już Wam udostępniam i udostępniam naszym wszystkim uczestniczkom i uczestnikom. O, no właśnie. Nikt nigdy mi nie powiedział, jak to robić. Nie jest Pani jedyna, nie jest Pan jedyny. Po prostu są pewne publikacje ORES, z których korzystają prawie wszyscy. Natomiast takie literalne podążanie za tymi publikacjami też czasami doprowadza do tych problemów, o których wspomniałam. Mało ludzi chętnych do pracy przy PWP, mało czasu. Dokument jest nieznany przez nauczycieli i rodziców, nigdy nie udostępniony na przykład na stronie szkoły. To na przykład, żeby udostępnić na stronie szkoły, jest właściwie proste, ale jeżeli on jest bardzo długi, to i tak się nikt nie zapozna, prawda? A ja się Państwu teraz do czegoś przyznam, bo już nie pracuję w tej szkole, to się mogę do tego przyznać. Otóż ja pracowałam nad programem wychowawczo-profilaktycznym i potem sama nie pamiętałam, cośmy w nim zapisali. On był taki ambitny. Krótki czas. Podejrzewam, że wprowadzanie zmian do programu wychowawczo-profilaktycznego stanowi wyzwanie. Ewaluacja stanowi wyzwanie. Ja myślę, że ewaluacja w ogóle w szkołach stanowi wyzwanie, bo mamy też jakieś takie złe doświadczenia czasami i złe skojarzenia z tym słowem, ale bardzo się cieszę, że to słowo padło. Mało osób się tym zajmuje, to się nam powtarza, prawda? Mało osób zna dokument. Zbyt krótki termin na jego opracowanie. Tak, z tym też żeśmy się mierzyli, także w tym programie. Coroczne diagnozowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców pod kątem czynników ryzyka i czynników chroniących. Tworzenie ankiet, dopasowywanie działań. Ja rozumiem, że to też może być wyzwanie, bo to ciągle trzeba robić na nowo, ciągle trzeba robić na nowo. To jest niestety jeden z takich obowiązków, który na nas, które narzuca nam prawo oświatowe. Chociaż zawsze możemy szukać sposobu, jak to robić, żeby to było mniej obciążające, przynajmniej w opracowaniu wyników. No i znowu, jeżeli jest mało ludzi do pracy, to na pewno jest bardzo obciążające. Diagnoza wśród rodziców oraz środowiska lokalnego. Tutaj jest ciekawy ten kawałek o środowisku lokalnym. Diagnoza wśród rodziców, którzy ostatecznie mają ten program zatwierdzić, jak to mówimy starym językiem, czy po prostu uchwalić w formie uchwały. Ewaluacja programu się powtarza. Okej, mamy tu jeszcze inne odpowiedzi, a przynajmniej tak twierdzi Mentimeter, ale najwyraźniej to niestety nie jest prawda. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.
Co zwróciło Waszą uwagę w tych wypowiedziach, drogie panie? Myślę, że to są dokładnie te rzeczy, z którymi my spotykamy się w szkole, jeśli chodzi o tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego. No, możemy się Państwa zapytać, czy w Państwa szkołach znalazł się ochotnik, ktoś pełen chęci, kto ten program napisze, bo no, zazwyczaj są to osoby albo wyznaczane, albo osoby, jeżeli są na ścieżce awansu, prosimy o zaangażowanie w tworzenie programu. Więc mnie osobiście nie zaskoczyło nic, podzielam i dokładnie tak samo odczuwam te wszystkie trudności. Nie ma ochotników, tutaj pisze pani Anna na czacie. Dobrze, pani Doroto, szukamy pani odpowiedzi. Myślę, że podobnie tutaj ten wybrzmiał też taki zapis dotyczący rodziców. Rodzice, którzy powinni być żywo zainteresowani tym programem, właśnie go współtworzyć, to niekiedy nawet niechętnie odpowiadają na te ankiety, które też tam się gdzieś ten zapis pojawił, że to ankietowanie jest trudne i takie nie do końca ciekawe. A sami rodzice, nie wszyscy, bo oczywiście to byłoby zbyt duże uogólnienie, ale jest takie grono, które no, też nie zawsze odpowiada na te nasze prośby. I jakby tak aktywnie współtworząc ten program, to też wybrzmiało. Chociaż ja na przykład osobiście, jeżeli chodzi o ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego, przez ostatnie lata robię to ankietą online, od czasu nauczania zdalnego, tak, to ja bym powiedziała, że jestem nawet zadowolona, nawet bardzo. Faktycznie spływają te ankiety i chyba przez to, że na tych wywiadówkach rodzice nie uzupełniają tych ankiet, mają czas na to, one są bardziej treściwe. I takie, no, mam wrażenie, rzetelnie wypełnione, nie? Czyli Dzięki. to jest dobra rekomendacja, by były online. Tak, myślę, że to już jest jakaś dobra praktyka. Być może Państwo, no proszę, tutaj Pani Beata pisze, że ankiety online bardzo się u nas sprawdzają, więc mamy drugi głos, więc to nie jest czysto anegdotyczne. Tutaj Pani Marta napisała, że u nas to są raczej ludzie z łapanki, którzy nad tym działają. Ja myślę, że to z jednej strony może być o bardzo dużym obciążeniu nauczycieli, a z drugiej strony właśnie, czy my widzimy sens? Jeżeli nie widzimy sensu, no to nic innego, że nie chcemy się pewnych działań podejmować. Pani Doroto, miała Pani rację, oczywiście, natomiast nie dało się po prostu przesunąć tutaj podczas prezentacji na Zoomie tych odpowiedzi. A proszę, tutaj mamy jeszcze odpowiedzi. Dostosowanie do potrzeb naszej placówki. To nie jest dla mnie do końca jasna odpowiedź, bo dostosowanie czego, prawda? To jest nasz własny program wychowawczo-profilaktyczny, ale osoba, która to pisała, na pewno miała coś ważnego na myśli. Wyzwaniem jest sama realizacja programu przez wielu nauczycieli, specjalistów, wychowawców. Ja tutaj czytam też trochę takie wyzwanie dotyczące współpracy w szkole. Duży dokument, to o czym żeśmy mówiły, prawda? Tworzony w pośpiechu. Nauczyciele nie chcą robić dokumentacji. Pogoń za godzinami, unikanie dodatkowych zajęć, tym razem mi się jakimś cudem tu przewija. Plan jest, ale nie jest realizowany, bo jest brak czasu. To jest bardzo jakoś dla mnie poruszające pytanie, właśnie być może on jest bardzo, bardzo też rozbudowany. Albo druga sprawa, być może właściwie nie wiemy, jak to jest z tymi działaniami wychowawczymi w szkole, nie do końca wierzymy, że to ma sens. PWP u nas ma 40 stron. No ja nie wiem, to grubsze widziałam, powiedziałabym, ale rzeczywiście byłoby pewnie ideałem, gdyby był troszeczkę chudszy. Mamy tutaj też o braku kompetencji wychowawczych u nauczycieli. I by był dostosowany do możliwości wychowawców jako tych, którzy mogą mieć największy wpływ na uczniów klasy. To jest, myślę, bardzo ciekawy głos, bo jeżeli robią to tylko i wyłącznie psychologowie i pedagodzy szkolni, to rzeczywiście ich kompetencje mogą być dużo, dużo wyższe. Ale zawsze można się spotkać w zespole wychowawczym
i zacząć o tym rozmawiać. To znaczy, ja, takie jest moje głębokie przekonanie, czego tak naprawdę potrzebują wychowawcy. Ale będziemy dzisiaj Państwu mówić o dobrych praktykach, od czego zaczęły nasze tutaj prelegentki, a także co, jak wygląda ten program, w który weszły i który jednak posunął program wychowawczo-profilaktyczny, czy tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego dalej. Natomiast tutaj kwestia czasu jest rzeczywiście kwestią istotną. Dobrze. Nikt właściwie nie wie, przepraszam, jeszcze to przeczytam. Czy jak jest zespół szkół, to dla każdej szkoły program robi się oddzielnie, czy jeden dla zespołu? Rzeczywiście nie sądzę, żeby ktoś kompetentnie odpowiedział na to pytanie. To znaczy być może jest to pytanie do kuratorium, ale jest jeden drobny problem. Tego to po prostu nie ma w prawie oświatowym, prawda? Nie ma tego typu rozstrzygnięć w prawie oświatowym. Mhm. Ja myślę, że Państwo doskonale pamiętają, jakie są zapisy w prawie oświatowym. One są naprawdę bardzo takie ogólne. I z ogólnością to zawsze jest tak, że z jednej strony ona daje nam ogromne możliwości, ale z drugiej strony, jak jest, coś jest zbyt ogólne, no to właśnie nie wiadomo, jak to realizować. Dokładnie te same wyzwania mieliśmy przy samym programie wychowawczo-profilaktycznym, prawda? To jest na dobrą sprawę wszystko. Owszem, są jakieś przepisy szczegółowe, które mówią, ale dotyczą zwłaszcza profilaktyki, do czego jeszcze należy spojrzeć, żeby stworzyć tę część profilaktyczną. No okej, właściwie z tych zapisów wynika, że program ma powstać, że na podstawie diagnozy, że diagnozę przeprowadza dyrektor bądź wyznaczony przez niego pracownik szkoły lub placówki i że program uchwala Rada Rodziców. I tyle. Jak byście sobie z tym radziły? Jak byście sobie z tym radziły, żeby jednak jakoś ten program stworzyć? Wiolu. Myślę, że w tym zakresie robiliśmy dosyć dużo. Na przykład pod koniec, w związku z tym, że jestem pedagogiem, chyba prościej jest mi właśnie wypowiadać się na ten temat, bo robię wiele badań w szkole. Pod koniec roku szkolnego wysyłałam, tak jak już wcześniej wspomniałam, ankietę do rodziców dotyczącą kwestii wychowawczych i szeroko rozumianej profilaktyki, którą następnie analizowaliśmy, wyciągałyśmy wnioski, redagowałyśmy rekomendacje do dalszej pracy. Potem ja jako pedagog przeprowadzałam rozmowy z uczniami wszystkich klas dotyczące ich potrzeb w zakresie profilaktyki i wychowania. Na przykład uczniowie mogli proponować tematykę godzin wychowawczych, podawali propozycje dotyczące spotkań ze specjalistami, a także formy na przykład stałych wydarzeń opisanych w kalendarzu szkoły. Następnie tymi informacjami dzieliłam się z osobami odpowiedzialnymi za stworzenie programu. Koleżanka natomiast Jola Gize, też ze szkoły w Kleszczynie, wysyłała na przykład do nauczycieli wychowawców zapytanie dotyczące podejmowanych działań i sposobów realizacji na przykład określonych sfer rozwoju uczniów, na przykład sfery rozwoju fizycznego, społecznego, psychicznego, profilaktyki oraz różnych działań kierowanych do nauczycieli i rodziców. Mimo że nasz ostatni program był stworzony na 3 lata, to do każdego roku, tak jak już wcześniej wspominałam, tworzyliśmy plan działań, który był zawsze modyfikowany z uwagi na zmieniające się kierunki polityki oświatowej państwa, wyniki przeprowadzonych badań, diagnoz, a także wnioski z Rady Analitycznej. Dobrze. Mnie, jak wiesz, bardzo fascynuje ten kawałek pytania rodziców, czy rzeczywiście zbierane ankiety pod koniec roku szkolnego, prawda? Pod koniec roku szkolnego, czy dawały ci wgląd w potrzeby rodziców, czy rodzice chętnie się dzielili tutaj z tobą swoimi potrzebami? Teraz ty jesteś wycieszona. Mhm. Tak, mówię, że rewelacyjnym, tak jak już wcześniej powiedziałam, rozwiązaniem są ankiety online.
Rodzice niechętnie wypełniali te ankiety i nie robili tego szczerze, nie pisali tego, co myślą w klasie na lekcji, bo byli świadomi tego, że pani w Klasztynie są małe klasy, powiedzmy, no tak mniej więcej 12-osobowe, więc no nie wszyscy zawsze przychodzą na wywiadówkę, powiedzmy, że ich tam było 8, 10, no to pani była w stanie, no po zebraniu tego rozszyfrować, tak szczerze powiedziawszy, nawet po piśmie, a ta mama napisała to, a ta to, a ta to. A jeżeli jest to robione w sposób właśnie za pomocą ankiety online, oni są świadomi tego, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić, kto co napisał, i bardziej otwarcie się wypowiadają, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie o niektórych rzeczach. Naprawdę. Dlatego no, Myślę, twierdzę, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. no właśnie, i angażujące rodziców, właśnie tu Tak, ale ostatecznie. No. nawet oni po prostu mogą sobie usiąść faktycznie po południu spokojnie, wtedy, kiedy mają czas, bo ja wysyłam im link, wchodzą w ten link, bo formularza Google tworzy ankiety. Wchodzą sobie wtedy, kiedy mają czas, powolutku robią, nikt ich nie spieszą się, tak? Mogą nawet No. dopytać dziecko, bo mogą nie pamiętać na przykład, tak? Czy coś takiego było organizowane w szkole? No tak, mamo, byliśmy. A no tak, nie? Bo jak będzie zapytanie na przykład, co w tej kwestii było robione w szkole? No rodzicom może gdzieś to umknąć, prawda? A jak porozmawiałem z dzieckiem, no to coś tam im się przypomni. No, Dziękuję. ty mówisz o współpracy z rodzicami, a ja chciałabym opowiedzieć o współpracy z uczniami. Od 2 lat na początku roku szkolnego organizujemy w świetlicy szkolnej dość duże spotkanie ze względu na wielkość naszej szkoły z samorządami klasowymi. Zapraszamy trójki, zapraszamy też chętnych uczniów i pytamy ich o to, co tak naprawdę im się w naszej szkole podoba, co się nie podoba, jakie mają potrzeby, co chcieliby zmienić. Pracujemy z nimi metodą World Cafe, zapewne też wielu z Państwa tą metodę zna. I okazuje się, że jest to rewelacyjny czas, kiedy uczniowie szczerze, otwarcie, na kartach, na plakatach piszą nam o różnych rzeczach, o których my, nauczyciele, nie mieliśmy pojęcia. Pozwalamy, aby też wzajemnie, czy też zaglądali na stoliki, przy których pracują. No i okazuje się, że wypracowany materiał jest bardzo ciekawy, wisi na szkolnym korytarzu przez około 2 tygodnie. Jest też taka możliwość, że osoby nieuczestniczące mogą dopisać, i proszę sobie wyobrazić, że no często tak jest, gdzieś tam są jakieś zniszczenia na gazetkach, w jakichś innych miejscach, a te plakaty z wielkim szacunkiem przez całą społeczność szkolną są czytane. Zdarzają się też dodatkowe wpisy, równie ciekawe. Jest to tak coś dla nas nowego i jeszcze też muszę przyznać, że nie do końca potrafimy wykorzystać te wszystkie materiały, te wszystkie informacje, które są podawane, bo tak naprawdę to jest ogromny obszar, jeśli chodzi o możliwości dostrzeżenia tego, na czym najbardziej zależy uczniom. Ja bym chciała chyba połączyć tutaj oba pomysły dziewczyn, bo zgodzę się z Wiolą, która powiedziała o ankietowaniu, o tym, że jest to bezpieczne, rzeczywiście pozwala na takie zdystansowanie się w pewnych kwestiach szkolnych, uczniowskich, nauczycielskich, na przemyślenia i konsultacje jeszcze w gronie rodzinnym. Ale i to, co powiedziała tutaj moja pani wicedyrektor, jest bardzo ważne, gdzie dochodzi do interakcji w kontaktach takich typowo międzyludzkich, kiedy można się przekonywać wzajemnie. I u nas, w naszej szkole, właśnie od niedawna wprowadzane są te aktywności, gdzie łączyło się na jednym spotkaniu właśnie pracę rodziców, uczniów, nauczycieli. I sama byłam świadkiem, bo raz byłam w grupie nauczycielskiej, raz będąc, mając też swoje prywatne dziecko w szkole, byłam przypisana do grupy rodziców. Szanowni Państwo, jak niezwykle pełna szacunku jest praca, kiedy trzeba się wzajemnie przekonywać. Jest ta możliwość właśnie w ankiecie napisania, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Jestem anonimowy, mogę wszystko.
ale jak ważne jest słuchanie głosu drugiego człowieka, kiedy dopiero my jako rodzice albo nauczyciele możemy naprawdę przysłuchać się tym pomysłom, wypowiedziom uczniów i oni się z nami kłócili, oni się upierali, oni byli pewni swego i my przyznawaliśmy im niejednokrotnie rację, gdzie początkowo, gdybyśmy może w ankietach otrzymali ich odpowiedzi, nie twierdzę, że one byłyby gdzieś zapomniane i pewnie gdzieś odłożone między bajki, ale nie byłyby potraktowane w sposób tak refleksyjny. A ta rozmowa tych różnych środowisk, tych różnych grup na siebie wzajemnie oddziałujących, bo ja ciągle będę podkreślała, że to są te trybiki, które muszą wspólnie działać, żeby po prostu, przepraszam za ten taki kolokwializm i porównanie, ale to dopiero będzie stanowiło wypracowanie wspólne. I nawet to, że się nie zgadzamy, jest też okej. I te kompromisy, które są, to jest w porządku i to jest chyba najlepsze, co można dać potem do pracy, bo to jest wspólna praca, bardzo refleksyjna, właśnie z poszanowaniem drugiego człowieka, idąca na kompromis. I druga rzecz, o której już tylko tak krótko chciałabym powiedzieć, to odnieść się do tego zapisu jednego z naszych tu uczestników w Mentimeterze, gdzie padło takie stwierdzenie, że program profilaktyczno-wychowawczy służy wychowawcy i to wychowawcy powinni być tam gdzieś w to zaangażowani. Ale ja uważam, że wychowawcami jesteśmy wszyscy nauczyciele. Nie ma podziału takiego, gdzie ktoś mniej lub bardziej oddziałuje na swoich podopiecznych. To jest moje zdanie, z tym się może ktoś nie zgadzać, bo czasami jest tak, że wychowawca uczy tylko i tygodniu ma jedną godzinę wychowawczą i jedną godzinę przedmiotową, a inny nauczyciel, jak matematyk, polonista, ma tych godzin kilka. I to oddziaływanie wychowawcze jest olbrzymie. Dlatego w tej pracy ważne jest, żeby każdy był zaangażowany, nie tylko wychowawca, ale każdy nauczyciel mógł realizować ten program i mieć naprawdę realny wpływ na niego. To tyle z mojej strony. Dzięki wielkie. Ja tutaj chciałam zauważyć kilka rzeczy, a mianowicie ankiety są fajne, jak pisze pani Karolina. Za chwilę się odniosę do dalszej części tej uwagi, ale po pierwsze opracowanie, jeżeli mamy ogromną ilość ankiet, może być wyzwaniem. Czyli na przykład im większa szkoła, tym większy problem. Po I drugie, przepraszam, jeżeli tak? mogę coś powiedzieć, nie jest problemem, jeżeli się robi to w formularzach Google, bo on wszystkie wykresy i wszystko robi sam. Wielu, ja wiem, ale to, że on Tylko robi potem wykresy, trzeba to opisać. tak, Tak. to, że on robi wykresy, to jest jedno, ale jeżeli masz wypowiedzi otwarte tam, bo wiesz, A to już same inna kwestia, sesji to tak. jeszcze niewiele nam mówią. Tak, Jeżeli masz tak. wypowiedzi otwarte, to wyciągnięcie z tego wniosków to jest potem naprawdę całkiem poważna kompetencja. Druga sprawa, jeżeli są wypowiedzi otwarte, to wiecie, nawet jak rodzic czasem napisze, to nie do końca wiadomo, o co mu chodzi. A co dopiero, jeżeli dzieciak, który dopiero uczy się pisać. No i też pisze tutaj pani Karolina właśnie o tym, że no dobra, no ale w pierwszej klasie to ona nie zrobi ankiety, prawda? Ale sama pani podpowiada tutaj pomysł. Ogólna rozmowa, prawda? Zakładając, że chcemy usłyszeć najpierw te dzieciaki. I to jest to, o czym mówiła Olga, że rozmowa, różne formy rozmowy, niezależnie od tego, jak to w tym momencie może brzmieć prostacko wręcz, może być dla nas bardzo dużą szansą. Także, żeby się usłyszeć. Dzieciaki przy okazji, nawet takie małe, uczą się powolusieńku kultury dyskusji. Natomiast to też nie jest powiedziane, że w momencie, kiedy tworzymy program wychowawczo-profilaktyczny dla całej szkoły, musimy koniecznie usłyszeć absolutnie wszystkich. I to też będzie właśnie tematem naszej dzisiejszej dalszej refleksji. Tutaj Państwo zwracali też uwagę na właśnie na to, że robicie ankiety online, że to Wam się sprawdza. No, ale właśnie, zobaczymy. Czy można to robić jeszcze jakoś inaczej? To ten pomysł na World Cafe, o którym dzisiaj opowiadała Monika, na dobrą sprawę można by było zastosować także chociażby do rodziców. Tylko trzeba by było stworzyć im odpowiednie warunki. Ale można to robić jeszcze inaczej. I to jest, jeżeli Państwo pozwolą, to teraz bardzo króciutko opowiem Państwu o programie, który wypracowaliśmy w CEO.
programie dla całej szkoły, który się nazywa Wychowanie to podstawa. Mówię o tym ze względu na to, że być może Państwo uczestniczyli w programie Wychowanie to podstawa dla indywidualnego nauczyciela, natomiast to jest Wychowanie to podstawa dla całej szkoły. Wiemy, że musi być zostać zrobiona diagnoza potrzeb. Ta diagnoza potrzeb w tym programie, w którym uczestniczyły zarówno szkoły w Pleszczynie, jak i szkoła w Szprotawie, jak i 16 innych, przepraszam, 17 innych szkół, opiera się na takim narzędziu, które się nazywa profilem szkoły. I to jest narzędzie, o którym za chwilę jeszcze też na pewno moje prelegentki trochę więcej powiedzą, które zaprasza do rozmowy grupę nauczycieli, grupę uczniów, grupę rodziców i jeżeli szkoła jest na to gotowa, a wszystkie nasze szkoły były na to gotowe, także grupę pracowników administracji i obsługi, czyli pracowników niepedagogicznych. I zadajemy im te same pytania dotyczące obszarów, różnych obszarów wychowawczych szkoły, które myśmy spróbowali zdiagnozować. Za chwilę Państwu też pokażę taki, właściwie to teraz Państwu pokażę taki zrzut ekranu z narzędzia, gdzie każda grupa najpierw dyskutuje ze sobą i uzgadnia, czy w kwestii na przykład właśnie budowania relacji, czy rozwiązania konfliktów, to u nas w szkole jest dobrze, bardzo dobrze, słabo, czy bardzo słabo. I czy to widzimy, że idziemy w dobrym kierunku, czy wręcz przeciwnie. Każda grupa robi to osobno. Czy można to zrobić? Najpierw robi to osobno. Czy można to zrobić w postaci ankiet? Teoretycznie można. Ale to jest dokładnie to, o czym mówiła Olga. W tym momencie gubimy to, że ludzie spotykają się ze sobą i dyskutują ze sobą. Jeżeli zrobimy to w formie ankiety, to nagle się dowiemy, że jeśli chodzi o budowanie relacji, to jest zupełnie do kitu, bo pani Asia powiedziała mojej córce, że coś tam, coś tam. Kiedy spotkamy rodziców ze sobą, mówię tutaj akurat o grupie rodziców, to nagle się okaże, że ta jedna osoba, która ma takie votum separatum dotyczące danego obszaru działania szkoły, musi się skonfrontować z innymi nauczycielami, którzy mówią, tak naprawdę akurat pani Asia była dla mojego dziecka i dla mojego dziecka i dla mojego dziecka osobą najbardziej wspierającą. To daje rozmowa i to daje dyskusja. Jak Państwo widzą, tutaj są określone różne działy i różne obszary. I ja powiedziałam, że każdy z tych podmiotów szkoły, aktorów w szkole, grup aktorów w szkole wypełnia najpierw, dyskutuje najpierw nad tymi obszarami samodzielnie, a potem nanosimy to na taką wielką mapę i widzimy, w którym miejscu poszczególne grupy się ze sobą zgadzają, a w którym miejscu mają zupełnie odmienne zdania. Przygotowanie się do tego typu spotkania i wysłuchania się na pewno wymaga od szkoły zarówno odwagi, od pracowników szkoły zwłaszcza, odwagi i gotowości na usłyszenie różnych ciekawych rzeczy. Ale zaraz Państwo usłyszą, jak do tego, jakie to było doświadczenie dla obecnych tutaj ze mną prelegentek. Diagnoza potrzeb, ten profil szkoły jest tylko pierwszym krokiem. Oczywiście za tym idzie opracowanie celów i działań. Opracowanie celów i działań, które jednak jest oparte na tej konkretnej diagnozie. I tutaj jest zachęta, żeby wybrać sobie może jeden, a może dwa obszary do pracy na najbliższy rok szkolny. Do tego postawić cele i do tych celów już dopisać konkretne działania. To jest to, o czym Państwo pisali tutaj na czacie. Nie ma sensu pisać 100 różnych punktów, które nie będą realizowane. To, co ma sens, to ograniczyć się w danym roku szkolnym, to znaczy jakby wziąć głęboki oddech, wiemy, że są przeogromne potrzeby, ale zajmiemy się w tym roku tylko tym i tym. I zobaczymy, co się zadzieje. Czy na przykład nie zaczną być realizowane inne cele przy okazji. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, to jest to, żeby od razu naprawdę zaplanować monitorowanie i ewaluację
i żeby mieć odwagę powiedzieć sobie, ok, zaplanowaliśmy sobie, że w ramach świętowania sukcesów będziemy na przykład urządzać jakąś tam akcję we wszystkich klasach. I nagle się okazuje, że uczniowie nam mówią, nie działa. To po co mam dokładać sobie to działanie? Być może można je zmienić na coś dużo, dużo prostszego. Ta ewaluacja, tak jak Państwo napisali, jest tutaj niezwykle istotna. Wiem, że diagnoza potrzeb tą metodą była takim bardzo głębokim doświadczeniem dla szkół, dlatego chciałam Was teraz zapytać, co z Waszej perspektywy, dlaczego z Waszej perspektywy to było ważne? To troszeczkę jest takie manipulacyjne, ale powiem szczerze, że pytałam już wcześniej prelegentki, czy to było naprawdę dla nich ważne. Dlatego przeskakuję ten krok. Wiolu, jak to było? Łącz się. Nie zrozumiałam pytania. Co było dla mnie ważne? Dlaczego przystąpiliśmy do programu? Co było dla Ciebie i co było dla szkoły ważne w ramach realizacji tego programu? Co się takiego zadziało? W sensie, ja uważam, że dla nas było bardzo ważne to, że udało nam się jak gdyby zjednoczyć wszystkie podmioty szkoły. I wszystkie podmioty szkoły brały udział w przygotowaniu do napisania tego programu, bo do tej pory tak nie było. Nigdy, nieraz powiedzmy, nauczyciele tak, rodzice gdzieś tam częściowo, nieraz uczniowie, ale nigdy pracownicy obsługi, nigdy. A teraz mieliśmy taki całokształt obrazu tego, co się dzieje w szkole. I tego, nad czym musimy popracować. Dla nas też były istotne na przykład obszary do rozmowy, nad którymi pracowaliśmy. Taka bardzo rzetelna diagnoza stanu, tak jak już wcześniej powiedziałam, wszystkich podmiotów. Dzięki temu mogliśmy sformułować wnioski, a na ich podstawie postawić sobie cele do pracy w tym programie. A opowiesz o tym coś bliżej, tak, co się tam właściwie zadziało w tym procesie? No dobra, oni się spotkali i co? Aha, jak wyglądały spotkania? Tak, ja myślę, że to jest ciekawe dla naszych uczestników, bo wiesz, na razie to tak opowiadamy, że oni się spotkali, no ale właśnie. Nie, my mieliśmy, uważam, że bardzo duże szczęście, bo byliśmy otoczeni opieką pani Laury. Tutaj powiedzmy, że szkoła w ramach programu jest objęta opieką asystenta bądź asystentki, która pomaga im przejść przez ten program, bo on jest dość taki skomplikowany i może się osoba odpowiedzialna za program, zwłaszcza kiedy jest jedna, albo nawet jeśli nie jest jedna, czuć przytłoczona. Nie powiem, ile razy spotykałam się z panią Laurą online, zanim przyjechała do szkoły, bo musiałam dopytać o różne rzeczy, pokazywała mi różne dokumenty, jak to jest robione w innych szkołach, jakie ona zna praktyki. Pierwsze nasze spotkanie w szkole wyglądało w następujący sposób. Spośród nauczycieli wybraliśmy trzy osoby z każdej grupy, z każdego podmiotu szkolnego, tak, trzy osoby wybraliśmy na to spotkanie. Po co? Po to, żeby dowiedziały się od pani Laury, w jaki sposób będą mieli przeprowadzić spotkania w swoich grupach. Czyli nauczyciele w swoich grupach, uczniowie, rodzice, pracownicy obsługi i administracji. Powiem tak, najbardziej chyba zaskoczeni pozytywnie byli rodzice i uczniowie. Poczuli się dowartościowani, tak bym powiedziała, zauważeni. Bardzo mi się spodobało to, że będą mieli wpływ na to, w jaki sposób będzie wyglądał ten program wychowawczo-profilaktyczny i co się w nim znajdzie.
Nie ukrywam, że byli troszeczkę przestraszeni, przede wszystkim rodzice, że mają poprowadzić samodzielnie duże spotkanie z, no, z dużą grupą rodziców. Dlatego też ja brałam udział też w tym spotkaniu. Byłam na początku, wyjaśniłam, o co chodzi. Tak jak już się widziałam, że rozładowały te negatywne emocje, tak bym powiedziała. Panie już stały się spokojniejsze, wtedy opuściłam to pomieszczenie. I oni na spotkaniu naszym, kiedy tam miałyśmy szybciej, opowiadałam paniom, że powiedzieli nawet pani dyrektor, że im się to nawet bardzo podoba. Oni od teraz będą spotykali się w szkole bez pani dyrektor i też będą tam dyskutowali nad różnymi sprawami. Wiadomo, trzeba było bardziej, no się w cudzysłowie może przypilnować uczniów, tak? Gdzieś tam czuwać stale nad nimi, dlatego nie do końca oni zawsze byli pozostawiani sami sobie. Czuwała nad nimi pani Barbara Igman, która jest opiekunem samorządu uczniowskiego, ale no też spisali się, powiedziałabym, no naprawdę uczniowie na medal, nie? No. Dziękuję Ci, że opowiedziałaś właśnie z takimi szczegółami i z tymi emocjami, bo myślę, że to też jest ważne. My jak teraz jeszcze opowiadamy nieraz, no się dyskutujemy na temat tych spotkań, to one wzbudzają w nas wielkie emocje, naprawdę. Nawet dzisiaj z koleżanką rozmawiałam na ten temat, no to też o właśnie rozmawiałyśmy, a zobacz, a ciągle to są jeszcze jakieś emocje, nie? Przeżywamy to, co się wydarzyło. Bo to No. tak jest, że kiedy ludzie się naprawdę spotykają, to się rodzą ogromne emocje. A co dopiero, kiedy w wyniku diagnozy nagle wychodzą jakieś przedziwne rzeczy, takie, że to nawet twórca narzędzia tego nie przewidział. Tak było na przykład właśnie w szkole w Szprotawie. Moniko, jak to u was było z tą diagnozą? Co was tak poruszyło? Poruszyło nas. Zdecydowanie ta diagnoza zostawiła w nas taki pozytywny ślad. I tak jak wspomniałaś, jest taki moment, kiedy z grup docelowych, wyniki grup docelowych są przenoszone na jeden wspólny plakat. I wtedy okazało się, że tak naprawdę na dobrym poziomie u nas kształtuje się komunikacja, czy też współpraca, jak również budowanie relacji. Było to dla nas czymś bardzo pozytywnym. Nie mieliśmy tej świadomości, że zarówno uczniowie, rodzice, obsługa i nauczyciele jesteśmy tak blisko siebie, tak? Bo tak naprawdę ten profil pokazał niewielkie różnice, jeśli chodzi o badanie tych obszarów. Ale niesamowita rzecz wydarzyła się podczas właśnie takiego spotkania roboczego, w którym uczestniczyli rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Jeśli mogę poprosić, Olu, ciebie, bo ty też byłaś uczestnikiem, o te wrażenia i o to, co tak najbardziej nas poruszyło. Tak, rzeczywiście najbardziej utkwił nam ten moment, w którym rodzice domagali się wręcz, aby zwrócić uwagę na szczęście dziecka, które dla nich jest najważniejsze. Jest to takie priorytetowe wyzwanie, ponieważ może też wiedzieli, jakie już umiejętności do tej pory w szkole były kształtowane, w jakich projektach szkoła brała udział, jak wiele tych płaszczyzn było rozwijanych. Ale w tym wszystkim dla rodziców tak ważne było pojęcie szczęścia. I trudno było je zdefiniować, bo teraz czym jest to szczęście? Jak określić szczęście w szkole? Czy szczęście, czy uczeń szczęśliwy jest wtedy, kiedy nic nie robi? Więc co będzie szczęściem dla rodzica, co będzie szczęściem dla dziecka, co będzie szczęściem dla nas, dla nauczycieli? Tak trudno było dojść do jednego wspólnego porozumienia, jakiegoś wypracowania tutaj tej definicji, ale uznaliśmy, że jest tak wiele działań, które będzie można wprowadzać w szkole, które będzie można modyfikować, dodawać, zmieniać, które pozwolą ten stan takiego zadowolenia uzyskać. Więc to było duże zaskoczenie dla nas i to właśnie ten upór rodziców tutaj w zapisie, i to się pojawiło też w naszych tutaj tych zapisach, ale też z perspektywy nas, nauczycieli, sama diagnoza była czymś niezwykle ważnym i też takim no bardzo odczuwalnym, ponieważ to już wybrzmiało wcześniej. My ciągle żyjemy w takim niedoczasie, ciągle gdzieś w pędzie, wszystko robimy dość szybko, właśnie pod koniec wakacji.
wakacji czy na początku roku, a taka rzetelna diagnoza i czas, który nam dała dyrekcja, czas i przestrzeń na to, żeby przeanalizować zapisy, że były wytypowane pewne takie kategorie, w których po prostu musieliśmy ze sobą porozmawiać i się zastanowić, przeanalizować bardzo dogłębnie te kwestie, to również dochodziło do pewnych sporów nauczycielskich. To znaczy, każdy z nas na daną klasę patrzył zupełnie inaczej. I to jest też to, co było już powiedziane przy rodzicach. To chyba Emilio, ty powiedziałaś, że jedna mama powie, że pani Asia odezwała się tak do córki, a inny nauczyciel zaprzeczy. I podobnie jest z tej perspektywy nauczyciela. I ten moment, w którym rozmawialiśmy ze sobą, to otwieranie się na drugiego człowieka i słuchanie wzajemne było też dla nas bardzo uczące i bardzo odkrywcze. Dodam tylko, że w tym spotkaniu uczestniczyli też uczniowie z Ukrainy, uczniowie, którzy już dość dobrze porozumiewają się w języku polskim i szanowni Państwo, naprawdę ich wypowiedzi były bardzo budujące, jeśli chodzi o to, co się dzieje w polskich szkołach i też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ich sposób postrzegania tego, co spotkało ich w społecznościach klasowych. Pozytywne to były to wypowiedzi, ale też pojawiały się rzeczy, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy jako nauczyciele. Dziękuję. Właśnie to jest ciekawe, że w ramach takiej diagnozy, kiedy ktoś inny nam trochę podpowiada pytania, tak, czy w ogóle obszary badawcze, nagle jesteśmy w stanie zmapować takie swoje naprawdę silne strony szkoły, z których być może, tak jak mówiła Monika, nie zdajemy sobie do końca sprawy. Ale czasami właśnie okazuje się, że jesteśmy przekonani jako nauczyciele, to jest takie zdanie, które jest mi bliskie jako byłej nauczycielce, ale my to wszystko robimy. No my naprawdę to wszystko robimy. Natomiast okazuje się, że uczniowie i rodzice tego nie widzą, co jest z jednej strony bardzo przykre, ale z drugiej strony wskazuje na to, że być może wybraliśmy nieefektywne metody. Trzeba mieć odwagę, żeby temu stawić czoła, ale jakie to jest uwalniające, żeby powiedzieć sobie, okej, to znaczy, że nie muszę już się tak bardzo starać, być może mogę robić coś znacznie prostszego. A co? No znowu, można zapytać uczniów, naprawdę, można zapytać rodziców. Proszę Państwa, ja wklejam tutaj teraz link na czat, w którym jest opisana cała metodologia programu, a Pani Barbarze odpowiem, że rozmawialiśmy o tym na początku, że Szkoła Wioli ma niecałych 100 uczniów, natomiast Szkoła Moniki i Olgi ma prawie 600, czyli te szkoły są bardzo różne, jeśli chodzi o ilość uczniów. Natomiast przypomnę tylko, że w tej metodologii nie robimy tak, że rozmawiamy z 600 uczniami, tak, i ich rodzicami. Są wyłaniane grupy mniejsze lub większe, natomiast tak naprawdę nie powinno być więcej niż 6 osób z grona nauczycielskiego, 6 rodziców i 12 uczniów. Wtedy jest po prostu bardzo trudno się porozumieć, ale są też sposoby, żeby to ominąć. To są przedstawiciele, którzy potem jeszcze dodatkowo mogą albo wcześniej mogą pewne kwestie przedyskutować w klasie. To też się da zrobić. Natomiast to troszeczkę nie jest już zawarte w tej metodologii. Natomiast, tak jak żeśmy powiedzieli, nie chodzi o to, żeby przebadać jak najwięcej osób. Chodzi o to, żeby usłyszeć wzajemnie swoje perspektywy i nie latać z tymi taczkami, jeżeli to akurat nie jest konieczne, a może przynajmniej zatrzymać się, żeby je załadować. No dobrze, to wszystko ładnie, pięknie, póki robimy diagnozę. Znaczy, szczerze mówiąc, to wcale niekoniecznie jest tak pięknie. Państwo słyszą, że z jednej strony to jest bardzo poruszające doświadczenie, ale z drugiej strony może się okazać, że jest to też doświadczenie jakoś tam trudne. Natomiast przechodzimy do etapu opracowania celów. Moniko, jak to przejść przez to? Jak udało Wam się ten krok zrobić? Ja na moment jeszcze pokażę ten slajd, ale już Cię zapraszam do wypowiedzi. Tak, jeśli chodzi o cele, to był to ten najtrudniejszy moment w naszej pracy, współpracy, ale tak jak już było to powiedziane, nasz asystent w
tutaj okazał się osobą bardzo kompetentną i wspierającą. Więc wiemy wszyscy o tym, że dobrze sformułowane cele, one zwiększają szanse na osiągnięcie tego, na czym nam najbardziej zależy. Tylko tak naprawdę, jak dobrze ten cel sformułować? No, myślę, że Państwo też mają wiedzę w tym temacie, jakie powinny to być cele, tak? Mierzalne, konkretne, nie mogą, muszą być doprecyzowane, one muszą być też ambitne, więc te wszystkie rzeczy gdzieś tam mieliśmy z tyłu głowy. No i naprawdę zajęło nam to sporo czasu. Natomiast co się zadziało później, tak? Jeżeli powstały te cele, to kolejnym tym krokiem bardzo ważnym było skoncentrowanie się działań, skoncentrowanie działania wokół wyznaczonego celu, tak? Spojrzenie na to, na jakość tego działania, a nie na ilość. Tak jak już wcześniej o tym mówiliśmy, nie chodzi tu o to, żeby było bardzo dużo działań, tylko chodzi o to, żeby to działanie tak naprawdę odpowiadało naszym oczekiwaniom, żeby cel został spełniony. Więc dziękuję w tym momencie naszemu asystentowi, bo myślę, że ta jego rola jako osoby zewnętrznej też dużo wniosła i też dość często mówił o tym, spójrzcie na to oczami dziecka, tak? Spójrzcie na to, jak dzieci będą realizowały, czy dzieci będą chciały brać udział w tych wszystkich działaniach, tak? Czy to dla waszych dzieci jest ważne? Czemu to ma służyć? Więc taki proces analizy i tych pogłębionych pytań pozwolił nam na to przebrnąć przez ten, wydaje mi się, dość trudny obszar. Myślę, że również Wiolu, w waszym przypadku borykaliście się z podobnymi problemami. Dokładnie tak jak mówisz, było bardzo podobnie. Tak samo pewnie jak i u Ciebie, tak u nas odbyły się spotkania robocze we wszystkich grupach, we wszystkich podmiotach, o tak. Następnie w tych grupach ustalali oni, tak, te pojedyncze grupy ustalały cele. Potem spotykali się liderzy tych podmiotów. I oni wybierali najważniejsze cele do pracy, które będą realizowane w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego. I dopiero wspólnie ci liderzy przypisywali wtedy konkretnym celom już konkretne zadania. Tylko one nie były bardzo szczegółowe, te zadania. Były napisane ogólnie, co mają w ramach tego celu zrobić, ale jaka forma tego będzie, to już zależy po prostu od osoby, która to będzie realizowała. To mi się wydaje bardzo właśnie też rozwiązaniem. Przepraszam, Olgo, widzę, że się chciałam, ale też chyba w tę stronę, prawda? Bo tu też Państwo pisali, że każdy ma realizować, no ale macie różne klasy i tak dalej, to rzeczywiście może być wyzwanie. Tym bardziej, że inaczej się przecież pracuje z klasą czwartą, a inaczej z siódmą. Ja tylko chciałam dodać, bo tam pojawiło się pytanie, chyba bardzo zasadne, może tak rozpocznę, nie wiem, potem uzupełni najwyżej moja pani wicedyrektor odpowiedź, jeżeli będzie niewłaściwa, ale pytanie było, jak zostali wybrani nauczyciele i rodzice do tych grup. Mogę powiedzieć z tego z mojego doświadczenia, naszej szkoły, ale tu wiem, że pani wicedyrektor czuwa, więc uzupełni, gdybym coś pomyliła. Ja zostałam poproszona jako wychowawczyni klasy oddziału integracyjnego o to, żebym wytypowała rodzica, który w takim zespole weźmie udział. Zależało dyrekcji, ale też i osobom współodpowiedzialnym za ten program na tym, aby była to jak najbardziej różnorodna grupa. Byli przedstawiciele ze strony rodziców, właśnie tych dzieci, które są w oddziałach integracyjnych, z klas młodszych, z klas starszych, ale też i absolwentów, przyszłych absolwentów, czyli ósmych klas, dla których już jednak wyjście w ten świat i potrzeby są zupełnie inne niż ucznia klasy pierwszej. Więc odbywało się w ten sposób, że ja jako wychowawczyni mogłam poprosić rodzica, zadecydować, który to rodzic jest chętny do współpracy, bo my najlepiej znamy tych rodziców. Wiemy, którzy są otwarci, którzy borykają się z różnymi problemami albo mają potrzebę wyrażenia swojej opinii. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to odniosłam wrażenie, chyba słuszne, że była to również bardzo zróżnicowana grupa. Byli to przedstawiciele różnych przedmiotów, w zasadzie bardziej zespołów, ponieważ
każda praca z każdym, przy każdym przedmiocie, ale i też przy każdej grupie jest inna i zależało nam na tym, żeby pokazać obraz taki bardzo szeroki, rozbudowany, panoramiczny, tak by każdy nauczyciel mógł się wypowiedzieć i to przedmiotów artystycznych, i humanistycznych, i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prawda, pani dyrektor, staraliśmy się zaangażować tak dużo ludzi, którzy mieliby różne podejście i jakby takie no, sposoby patrzenia na właśnie te potrzeby dziecka. Tak, mogę tylko potwierdzić i dodam również, że jeśli chodzi o grupę uczniowską, to nie byli tylko uczniowie, powiedzmy, o wzorowym zachowaniu i wysokich średniach, to byli naprawdę zróżnicowani uczniowie. To też spowodowało, że rozmowy i to spotkanie było bardzo intrygujące i ciekawe. To jest właśnie bardzo ciekawe, o czym mówicie, to w tym procesie, że można usłyszeć czasem tych, którzy są nie do końca słyszani. Być może kiedy Państwo usłyszeli, że ja też mówiłam o większej grupie uczniów niż rodziców i nauczycieli, to też jest po to, żeby ich ośmielić, że być może ta osoba, która się tak często nie wypowiada, akurat w małej grupie znajdzie jakąś siłę w sobie, żeby jednak zabrać głos. To jest niezwykle ciekawe w tym procesie. Mamy jeszcze jedno pytanie na czacie. Nie wiem, czy tak na szybko na nie odpowiecie. Ile priorytetów do realizacji w ciągu roku wybierałyście? Ja przyznaję, nie zadawałam tego pytania. My mamy 5. I to jest na rok, czy na te 3 lata, o których mówiłaś? To jest na rok. To jest na rok. To jest w planie. W planie działań na ten rok. Nie? 5 konkretnych. Niestety nie zabrałam tego dokumentu, żeby teraz przytoczyć. A tak z głowy nie pamiętam, ale 5, tak. Jasne. Dobra. W Szprotawie również jest 5 najważniejszych. Myślę, że też dokonamy takiej analizy, jakiś ustawimy je hierarchicznie, bo 5 to mimo wszystko i tak dużo. Tak, tak, to jest dużo. I to jest pewne wyzwanie, prawda? Nawet w tym procesie, że my tutaj sobie tak idealistycznie mówimy, ej, wybierzcie 2, no najwyżej 3, no ale widać, jak bardzo ważne są te kwestie, które wychodzą w ramach diagnozy. I potem ja i tak Wam gratuluję, że udało Wam się 5. Rzeczywiście myślę, że taka hierarchizacja może być dobrym pomysłem, a poza tym po to mamy monitoring i po to mamy ewaluację, żeby stwierdzić, że no dobra, może się uda coś na przykład połączyć ze sobą, a być może coś, z czegoś jednak zrezygnować na ten rok szkolny, no bo przecież wiemy, że to jest istotne. Też jesteśmy tutaj ciekawi w CEO, jak Wam dalej będzie ten proces szedł i na pewno będziemy się dowiadywać. Ja tak sobie myślę, że jeżeli Państwo słuchają nas uważnie, to może byście sobie zacząć zadawać pytanie, jak można to szybko zrobić do tego 30 września. No i to jest ta zła wiadomość. Myśmy to próbowali raz przy pilotażu programu zrobić do 30 września i nam się udało, tak mniej więcej do 30 listopada, co oznacza w praktyce, że nam się nie udało. Proces, o którym w tej chwili opowiadamy, to jest proces praktycznie roczny, a przynajmniej półroczny. W ciągu pół roku można rzeczywiście zrobić diagnozę, wyznaczyć cele oraz wyznaczyć sobie jeden priorytet na drugi semestr, dobra, dwa priorytety na drugi semestr i sprawdzić, jak nam się w takim nowym systemie działa. Tak zupełnie testowo i dopiero na podstawie tego napisać program wychowawczo-profilaktyczny na następny rok. Natomiast to, co się zadzieje podczas diagnozy, to już w pewien sposób jest rzecz, której się nie odzobaczy, tak? To jest coś, co na pewno wpłynie na pracę szkoły. I żeby Państwo nam teraz tutaj nie uciekli i nie załamali się, to ja pytam moje prelegentki, jakie po przejściu tego procesu i po wszystkich swoich doświadczeniach, jaką dałybyście rekomendację, co można zrobić na już taki mały jeden krok, który sprawi, że ta praca nad programem wychowawczo-profilaktycznym
na to rok 2023-2024 będzie efektywniejsza. Moniko. To bardzo trudne pytanie, powiem tak. Może zaproponowałabym takie spojrzenie. Wyobraźmy sobie, że ustawiamy duże lustro na korytarzu albo w jakimś gabinecie i teraz przyglądamy się temu, co to lustro rejestruje. Czyli tak naprawdę patrzymy tam na uczniów, patrzymy na nauczycieli, czasami może zobaczymy kogoś z obsługi. I teraz pomyślmy, co my tam widzimy. Widzimy różne sytuacje, może jakąś nieśmiałość, może strach, może czasami też dziecko ocierające łzy, ale może też się tak zdarzyć, że jest tam i radość, i szczęście, o którym tutaj wspólnie z Olą mówiłyśmy. I wydaje mi się, że takie spojrzenie z boku, spojrzenie przez w to lustro może wywołać i powinno wywołać takie pytanie w nas. Co ma się zmienić? I co jest dla nas ważne? Czyli postawienie sobie takich dwóch pytań, co tak naprawdę, na czym nam najbardziej zależy, co powinno się zmienić w naszej placówce, może być punktem wyjścia do pracy nad programem wychowawczym. Tak trochę metaforycznie, ale zapraszam do takiego spojrzenia. Mamy metaforę, Wiolu, a co ty byś powiedziała? Ja uważam, że powinniśmy się skupić na takich konkretnych potrzebach społeczności szkolnej. I tak na koniec należy zadać sobie pytanie, może wcale nie na koniec, tylko na początku, co powinien zawierać program naszej szkoły, a nie każdej szkoły podstawowej, ponieważ nie powinniśmy patrzeć globalnie, tylko lokalnie na naszą placówkę, że nie powinien być zbyt szczegółowy, ponieważ będzie ograniczał, no, na przykład wychowawców. I tak jak już wcześniej powiedziałam, należy się skupić na kilku naprawdę najważniejszych zadaniach, które w badaniach wychodzą najsłabiej. Olga. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że taką podstawą chyba działania to jest uważna obserwacja. To jest takie to, co już tutaj powiedziały właśnie dziewczyny. Taka klatka stop, bo my nie mamy czasu na to, żeby uważnie poobserwować dzieci w różnych sytuacjach szkolnych, klasowych, lekcyjnych, na wycieczkach, ale przyjrzeć się temu tak naprawdę, z kim będziemy pracować i jakie potrzeby są, to znaczy do czego my dążymy, co my chcemy. Tak mądrze zadać sobie pytanie i próbować, ja wiem, że to nie jest lekarstwo, to nie jest recepta jakaś taka, to znowu gdzieś pewnie uderzamy w jakieś takie metaforyczne odniesienia, ale zaangażować się mocno w obserwację. Dodatkowo też, już teraz, planując dalsze działania, dobrze jest zaangażować samorząd szkolny, ponieważ to on ma też duże pole do oddziaływania, ma wielką sprawczość. I jeżeli nawet my nie zawsze mamy ten czas na obserwację, nie zawsze mamy czas, żeby się zatrzymać, to jest to płaszczyzna, w której samorząd uczniowski może badać nastroje uczniowskie, może małymi krokami poprzez nawet konkursy fotograficzne, pokazać, z czym kojarzy im się szkoła i odkryć przed nami dorosłymi właśnie to nowe oblicze. A może ta niewielka ankieta, a może jakiś konkurs lub quiz, który zaproponują sami uczniowie dla swoich kolegów i koleżanek, pozwoli na to, by pokazać właśnie te potrzeby dziecka i potem w tych potrzebach odnaleźć siebie, czyli nas dorosłych, i podążać troszeczkę za tymi potrzebami, ale jak najwięcej angażować dzieci i oddawać im taką sprawczość, samodzielność i pozwalać właśnie pokazywać troszkę świat ich oczami. Nie my dorośli, bo my troszkę albo idealizujemy, albo demonizujemy tę rzeczywistość, która nas otacza. Dziecko jest uczciwe, dziecko, jeżeli nie bezpośrednio, to na pewno powie nam poprzez właśnie komiks, poprzez konkurs fotograficzny, czy jakiekolwiek nawet formy gier, czy gry rywalizacji jakoś wprowadzimy, seanse filmowe, nocki w szkole, to już tam uczniowie mogą sami mówić o swoich emocjach i potrzebach. Więc to jest ważne w tym dialogu, aby nie zapominać, a wręcz nawet stawiać na uczniów. Dziękuję. Coś, któryś z Was chce dopowiedzieć, przepraszam?
Bo ja chcę koniecznie, bo myślę sobie cały czas o tej kategorii szczęścia, która tak wybrzmiała u Was w szkole, i gratuluję Wam w ogóle, że podjęłyście tę rękawicę, dlatego że, no właśnie, na ile mierzalne jest to szczęście. Ale tak słucham Was i słucham też Państwa tutaj, czytam Państwa na czacie, ale słucham pomiędzy tymi wypowiedziami, że tak naprawdę wiemy, w czym tkwi ta tajemnica trochę? Z jednej strony w uważności, w słuchaniu, a z drugiej strony w tym, żeby naprawdę było mniej, a bardziej celowo, żeby to służyło jednemu celowi, dwóm celom, żebyśmy naprawdę wiedzieli, po co my to robimy, po co my to robimy, to, co realizujemy w ramach. I odpowiedź po to, żeby pokazać to potem wizytatorowi, nie jest tą odpowiedzią do końca spodziewaną. Jaki jest cel wychowawczy naszych działań? Ale chcę też powiedzieć w kontekście tego szczęścia, o którym żeście mówiły, powtórzyć to, co wczoraj na webinarium, zresztą dotyczącym współpracy z rodzicami, czy tam kontaktu z rodzicami, powiedziała jedna z nauczycielek, Ola Korczak. Powiedziała: dobry wychowawca to jest szczęśliwy wychowawca. I to jest też o tym, że musimy zadbać o siebie jako nauczyciele. Jeżeli Państwo byli na jakimkolwiek moim webinarium, to wiecie, że zawsze to mówię. Musimy o siebie zadbać, żeby móc naprawdę zadbać o dzieci, a to znaczy także nie przeładowywanie się działaniami wychowawczymi, bo życie nam przynosi i tak wystarczająco dużo, że lepiej jest robić mniej, a celowo. Ja Państwu teraz wrzucę, zaraz przeczytam też pytania, bo one są bardzo ciekawe, ale wrzucę Państwu na czat kolejny link do kolejnego materiału. Myśmy próbowali sobie postawić to pytanie, co można zrobić, jakie najmniejsze można zrobić kroki, żeby poprawić może minimalnie program wychowawczo-profilaktyczny. Być może tam Państwo też znajdą dla siebie jakieś inspiracje. Tu są pytania niezwykle ciekawe, które ja w ogóle sobie zapiszę, bo myślę, że one są też ciekawe w komunikacji tego programu, ale nie wiem, czy macie już na nie gotowe odpowiedzi. Pani Marzanna pyta, jaki macie Panie sposób na przełożenie celów i treści programu na plany wychowawców klas? Czy faktycznie są one spójne w Waszych placówkach? Mam wrażenie, że jesteście jeszcze przed tym etapem, czy że to będzie się działo właśnie we wrześniu, czy mi się wydaje? Tak, dokładnie, jesteśmy przed tym etapem. Te prace będą miały miejsce we wrześniu. Jutro akurat mamy radę pedagogiczną, gdzie pewne rzeczy zostaną też podane, ustalone, także sami też jesteśmy ciekawi, ale mam nadzieję, że program, który wychowawczo-profilaktyczny, który w tej chwili stworzyliśmy, on tak naprawdę to jest 8 stron, więc jeśli chodzi o przejrzystość, tak, to już dla wychowawców to jest zdecydowanie inna praca niż dotychczas. Wielu u Was podobnie, prawda? Włącz się. Jeszcze. Przepraszam, dopiero teraz zauważyłam. Tak, ja już wcześniej gdzieś tam na początku webinarium mówiłam, że akurat w tej kwestii to porozumiewa się moja koleżanka Jola z nauczycielami. I w chwili, kiedy mamy już gotowy ten program wychowawczo-profilaktyczny, to żeby go przełożyć właśnie na plany pracy wychowawców, ona wysyła takie zapytanie dotyczące podejmowanych działań i sposobów realizacji określonych sfer rozwoju do nauczycieli wychowawców. Potem spotykają się wszyscy razem i sprawdzają, czy jest to spójne, to co napisali, to co przesłali, czy jest spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym. Już te konkretne działania, nie? Tak. To jest też bardzo ciekawe, jak potem to przełożyć właśnie na działania wychowawców, bo o to chodzi, prawda? To dopiero możemy ewaluować tak naprawdę, co się zadziało w poszczególnych klasach, zespołach klasowych. Więc bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest też takie otwierające. O co zwłaszcza powinien zadbać dyrektor? Myślę, że o tym tak naprawdę Monika mówiła. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca, zostały nam 2 minuty. Ja po pierwsze chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić do tego, żeby
być może zgłosić swoje szkoły do programu Wychowanie to podstawa i właśnie pozwolić sobie na przejście takiego procesu. Tutaj oferujemy także, tak jak mówiły moje prelegentki, opiekę asystenta bądź asystentki szkoły w waszym regionie, który też pomoże wam przejść przez ten proces, zwłaszcza przez to wąskie gardło ustalania celów. Program Wychowanie to podstawa ma także drugi projekt, projekt dla indywidualnych wychowawców klas, więc jeżeli państwo piszą, że wychowawcy mają słabe kompetencje wychowawcze, to też może być odpowiedź na wasze potrzeby. Proszę się nad tym zastanowić, jest jeszcze chwila, żeby porozmawiać z dyrektorem i ewentualnie skorzystać z naszej oferty, bądź, tak jak przypominam, z bogatej oferty programowej bezpłatnych projektów CEO. Czy będzie dostęp do nagrania webinaru? Tak, jak najbardziej. Ci z Państwa, którzy zarejestrowali się przez zapisy, dostaną w ogóle nagranie tego webinaru, bo nie wszyscy w tej chwili są z nami obecni, nie wszyscy też mogli być od początku do końca. Dostaną Państwo także te linki wszystkie, o których mówiłam. I jeśli chodzi natomiast o zaświadczenia, to przypominam, może niektórym przypominam, może niektórym mówię po raz pierwszy, że na Państwa koncie zapisy c.org.pl będzie w ciągu 2 dni do pobrania indywidualne, imienne zaświadczenie w PDF-ie. Dziękuję za tę informację. Sprawdzę to. W razie czego, przepraszam, to było bardzo rozpraszające akurat, co Pani napisała na czacie. Państwo będą mieli dostęp do zaświadczeń, będą Państwo mieli dostęp do nagrania i zapraszamy także do zapoznania się z naszą nowością, to znaczy z pierwszym odcinkiem naszego podcastu Jak dobrze zacząć? Nauczyciel na początku roku szkolnego. Znajdą Państwo ten podcast na Spotify, znajdą Państwo link także na Facebooku. Ja za momencik wkleję także ten link. Natomiast też zapraszam do zapoznawania się szeroko z naszą ofertą, a ja sprawdzę, co się dzieje z tym linkiem, który Państwu podałam. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, to też proszę o kontakt bezpośredni mailowy, już napiszę, tak będzie pewnie prościej. Emilia Kedziorek, @ceo.org.pl i tam z chęcią odpowiem na Państwa pytania. Tymczasem żegnamy się z Państwem powoli. Słowo na koniec, z czym Państwa zostawiacie, dziewczyny? Wiolu? Ja dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że wzrosła Państwa świadomość co do rangi dokumentu, jakim jest program wychowawczo-profilaktyczny, bo po udziale właśnie w tym programie Wychowanie to podstawa, nasza świadomość, chyba myślę, że wszystkich i rodziców, i uczniów, nauczycieli, i pracowników obsługi wzrosła. Dziękuję. Dziękuję. Również bardzo dziękuję za spotkanie i chciałabym zostawić Państwa z zadaniem, jakie my mamy wpisane w programie, a brzmi ono tworzenie warunków do bycia szczęśliwym. Dziękuję. Rzucam wyzwanie. Dokładnie, Olgo. I ja chciałam tylko przypomnieć, że wszyscy jesteśmy wychowawcami, zadbajmy o to, twórzmy dobrą atmosferę, dbajmy o te relacje i bądźmy otwarci po prostu na siebie, na drugiego człowieka. Dużo wytrwałości Państwu życzę. Dziękuję. A ja Państwu życzę dużo sił i dużo entuzjazmu na początku tego roku szkolnego. Wrzesień jest wymagający, ale także ogromnej, ogromnej satysfakcji. Linku do nagrania mogą się Państwo spodziewać na początku września, w przyszłym tygodniu. Także jesteśmy w kontakcie, zawsze Państwo też mogą do mnie napisać. Dziękuję, do widzenia. Dobranoc.